Dobra, witam Was na kolejnym vlogu. Lecimy sobie dzisiaj na wakacje. W ogóle to jeszcze póki pamiętam, to zapraszam na mojego Instagrama. Nazwę macie tutaj. Link w opisie. No i co? Zapraszam, bo tam dużo fot jest. No i są tam po prostu rzeczy, których też no nie ma we vlogach. No, wydaje mi się, że warto. I'm in the big leagues, Tony don't miss me. Ballin' like Houston, ay, feeling like Whitney. I need a bag, bruh, send it through quickly. I'm making his dog, like I'm in the big leagues. Told him that I gotta go, dog. I'm riding a road, y'all. I think that I'm back in my bag now. Szczerze, tu piździ bardziej niż w Kieleckim na dworcu, naprawdę. W Kielcach jest słońce, tu też jest słońce, ale tutaj musisz chodzić w bluzie, jest tak zimno. Także no, polskie morze. Co jest, ile PM? Patrzcie, patrzcie, patrzcie. Chodzimy do niej. Bo mamy do mnie ostrają. Patrzcie, tutaj mamy normalnie wóz policji Miami. Nieźle, nieźle. Miami Beach. Ciekawe, auto ciekawe. Jednak no co ja chcę, ale zachody słońca oddają od morza. Prawda, mało fajne zwierzę. O kurde, ale wybiło. Dobra, nie no, co ja chcę, ale akurat hotel. No naprawdę, ładnie wygląda to co. To no co oddaję. Spróbuję swoich teraz sił na automatach tych gier. Zobaczymy pierwszą grę. Jest to typowy ustawiak. Widzę, się uda. Typowy Messi. To nawet nie wiem, co to jest. Ale spróbujemy, zobaczymy. I co to jest? Rzucam i będę... Jak bujak. Bo, ale drobne okazy! Popijmy z tego rekina, patrzcie za chwilę. Leci rekin. Dobra, to jest... To będzie, on będzie nasz, zobaczycie. No co za pranie. No nie, ślimora chciałem złapać. No nie, jak ten ślimora złapać. Dinusia. Dinusia sobie można wybierać. Tak. Do tego wina. Ty, lecimy. Co ty? Messi, skręcaj. Tak on biegnie. Dobrze, lecimy. Ty leci, leci, po prostu tyle. Ty, co ty robisz? Jak ty leci? Mordo. Ale ty go zrobił. Ale jak ty się steruje? Nie, biorę mogę. Ty, dawaj tego. To porobię. Nie. Jak to trzecie miejsce? Ale nie ma to jak pieprzać lód za 15 zł. Nie, to był test ala shake. Kupiłem tego trochę. Trochę smakował jakiś sok. A teraz to zostało sam lód. Czy śnieg jedli mniej więcej? Słuchajcie, naprawiłem to. Wystarczy, że po prostu dodałem do tego sok pomarańczowy i w końcu da się to pić. Dobra, patrzcie, jaki skam. Ja tu se patrzę. No i widzicie ten napis, no i co nam przychodzi do głowy? No Stranger Things, no to jakieś niemieckie Stranger Things. Co to jest? Mam w sumie strzelecznik telewizji, no nie wiem, dziwne, no ale no taki skam. No słuchajcie, stwierdziłem, że podejmę się tego ryzyka, nie wiem jak mi słyszycie, ale wejdę do wody. Zimno jak nie wiem. Na polskie morze,
Nawet czysta jest ta woda, wam powiem. No w skrócie to nic ciekawego jak to Bałtyk. My tu możemy zrobić kolejne podejście i podejść jak najbliżej do mewy. Jestem z takiej, że będzie jak to falochrony, pink jest mega głęboko. Postaram się dojść tyle, ile się da. Naprawdę. Chciał uciec. Shorty, now you know what this is like now. Now I got a big drop top and I'm rolling. And I told my girl I'ma be up till the morning. No właśnie, ja wszystko wiedziałem, ja to wszystko widziałem. Dzisiaj konferencja o tym, jak zwalczyć raka solą magnetyczną. Puszcze pola, łąki, lasy zielone, wody błękitne. Anna Skywalker. Need it right now. Lately I've been going till the lights out. Got my face up and my eyes down. Shorty, now you know what this is like now. Now I got a big drop top and I'm rolling. And I told my girl I'ma be up till the morning. Feeling like I'm 2-3 cause you know I'm zoning. Shorty got a win. Let's go na dużego flaminga. Many plays up from my dealer, I get commission. I'm walking, I got my bitches on this bed. I got some bitch, yeah, so why if I can make it in. Dobra, robimy test wyjeżdżalni wodnej. Zobaczymy jak to wyjdzie. To jest ile nagle mew jest. Ta szansa, żeby podejść jak najbliżej do mewy. Mamy jedną. Lecimy sobie na ten statek na Wikinga. So my girl to pipe down, need it right now. Lately I've been going till the lights out. Got my face up and my eyes down. Shorty, now you know what this is like now. Now I got a big drop top and I'm rolling. And I told my girl I'ma be up till the morning. Chcecie, żeby było trochę ciekawie, no to zabawimy się w budę i pokażę wam parę fajnych aut na parkingu. Pierwszym jest taki Mercedesik, jest w cabrio, ładnie wykończony, bo powiem, że nie. No przód jak to w Mercedesach, nie wiem, się bardziej BMW podobają zawsze. Ładnie, ładnie środek wygląda, spoko auto. To jest naprawdę mega ładne auto, czyli BMW. A no ten przód jest tak kozacki, jest tak agresywny. Wielu osobom po prostu ten przód się nie podoba. No ale mi się te poprynę podobają, fajnie wyglądają. No bo no, to jest jakaś audica tutaj terenowa. Nie, są wiele, wszystkie są trzy inne auta. No to możemy sobie przed porównać jak to w Audi. Takie pośrodku dla mnie Mercedesa i BMW RS Q8. A tutaj też jak to chce, to mnie Porsche. Bardzo się podobają w Porsche te zaciski, te hamulce. Bardzo ładnie koła mają. Właśnie jeśli chodzi o przód w tych Porsche, to mi się bardzo nie podobają te światła, więc nie jestem jakimś wielkim fanem. I to tyle.